Najjaśniejszą i największą spośród ponad 150 gromad kulistych krążących w obszarze Drogi Mlecznej jest Omega Centauri, tak jasna, że przez wiele stuleci uważano ją za gwiazdę. W rzeczywistości jest to ogromna kula złożona z kilku milionów starych gwiazd, czerwonych i pomarańczowych, o średnicy 170 milionów lat świetlnych, znajdująca się w odległości około 16 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Podobnie jak wiele innych gromad kulistych, Omega Centauri charakteryzuje się jądrem złożonym z ogromnej czarnej dziury o ciężarze 40 tysięcy Słońc, w odróżnieniu od gwiezdnych czarnych dziur utworzonych w wyniku eksplozji supernowej i ogromnych czarnych dziur pośrodku galaktyk w Drodze Mlecznej, nie ma pewności co do tego, w jaki sposób powstały średniomasywne czarne dziury. Według jednej z teorii są one wynikiem połączenia kilku mniejszych czarnych dziur w gęstym wnętrzu gromady. Dowodem ogromnej liczebności gwiazd w gromadzie jest występowanie w niej błękitnych maruderów, zaobserwowanych przez kosmiczny teleskop Hubble'a. Astronomowie uważają, że Omega Centauri liczy sobie około 12 miliardów lat. Dlatego wszystkie gwiazdy o wystarczającym ciężarze i temperaturze, aby emitować niebieskie światło, już dawno zestarzały się i zgasły. Występowanie błękitnych maruderów w tej gromadzie jest zatem swego rodzaju zagadką. Astronomowie są jednak na ogół zdania, że powstają one w wyniku zderzenia i połączenia dwóch mniejszych czerwonych gwiazd.